Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Prawie codzienny. Panie, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas, abyśmy słuchali Twoje słowo. W nim objawiasz nam swoją miłość. Dzięki niemu poznajemy Twoją wolę. Ucisz w nas wszelki głos, który nie jest Twoim, i nie pozwól nam znaleźć potępienia w Twoim słowie, czytanym, ale nieprzyjętym, medytowanym, ale niekochanym, modlonym, ale niestrzeżonym, kontemplowanym, ale niezrealizowanym. Niech spocznie na nas Twój Duch Święty, aby uzdrowić nasze serca. Tylko w ten sposób nasze spotkanie z Twoim Słowem będzie odnowieniem przymierza w komunii z Tobą, Synem i Duchem Świętym. Bóg niech będzie błogosławiony teraz i na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Biada Tobie, Korozain. Biada Tobie, Becajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli Wam. A Ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Kto Was słucha, mnie słucha, a kto Wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Gdyby się działy cuda w Twoim, w innych miastach, tak jak się dzieją u Ciebie, to te drugie miasta, inne miasta, by dawno by się nawróciły. Ile razy my widzimy cuda w naszym życiu, jakie Jezus dokonuje przez swoje słowo, poprzez swoje nastawienia, kiedy zwycięża miłość, kiedy jest dobrze, kiedy jest przebaczenie, kiedy jest otwarcie się na drugiego człowieka. Właśnie pod tym kątem dzisiaj chcę trochę pójść w rozważaniu i kiedy właśnie są te rzeczy, jakie cuda. Nieraz ludzie się pojednają, jest rozmowa, jest dialog, można zacząć od nowa, można po prostu widzieć jakieś głębsze horyzonty w relacjach międzyludzkich. Kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa, Jego Słowo, kiedy wierzysz, że miłość potrafi spełnić człowieka, kiedy wierzysz, że miłość potrafi dokonać cudów, kiedy chwyta się za otwartość, aniżeli za zamknięcie się, za przezwyciężenia jakichś swoich takich głupich może emocji, aniżeli trwać w nich, to widzisz, jak dokonują się cuda przemiany, jak wzrasta komunia święta, komunia między osobami, czyli więź. Ale niestety, działy się te cuda, ale ciągle często wierzymy, że moje te jakieś złe emocje są ważniejsze i ja przy nich pozostanę. Nieraz nie potrafimy rzucić skorupę naszego egoizmu. Nieraz nie potrafimy zostawić swoje ja. Nieraz jesteśmy zapatrzeni właśnie w swoje jakieś zranienia, nawet te szczególne, te małe, które są byle jakie, ale w nich się zapatrujemy zamiast wybrać otwartość. Biada, biada, bo wiesz, jakie cuda się dzieją, ale i nadal trwasz, i nadal trwam. Dzisiaj postaraj się nie trwać w tych miejscach, gdzie nie ma życia, gdzie nie ma Jezusa Chrystusa, gdzie nie ma Jego Słowa. Wyjdź z tej korupy swojego ja, wyjdź z korupy egoizmu, zatwardziałości, jakiegoś tam małego zranienia, które ktoś Ci zadał w domu, czy gdzieś. Wyjdź z tego. Naprawdę warto. Niech Was Pan Bóg błogosławi, z Panem Bogiem.